Ile warto zapłacić za święty spokój? Czy warto wziąć ubezpieczenie ze zwrotem składki? Mąż chwali się żonie. Ubezpieczyłem się na życie. Będę płacił po 200 zł miesięcznie. Żona ciężko wzdycha. Mój Boże, tyle kasy. To bez gwarancji, że coś ci się stanie. Ile warto zapłacić za spokojny sen? Dziś trochę ciężki temat, ale kiedyś trzeba. Firmy ubezpieczeniowe co i rusz zachęcają w telewizji, żebyśmy ubezpieczali się od raka. To rzeczywiście dziś najczęstsza, obok zawałów serca, przyczyna zgonów. O ile generalnie ubezpieczamy się niechętnie, o tyle na hasło rak znacznie częściej i chętniej wyjmujemy pieniądze w celu opłacenia składki. Co warto wiedzieć o takich polisach, żeby w razie czego odpukać w niemalowane? Nie okazało się, że płaciliśmy wysokie składki, a niewiele dostaniemy w zamian? Po pierwsze, często nie są one sprzedawane jako samodzielna oferta, lecz umowa dodatkowa w ramach ubezpieczenia na życie. Minimalna wysokość składki to przeważnie 150-200 zł miesięcznie. Z tego tylko część idzie na ochronę przeciwrakową. Najtańsze pakiety nie obejmują nawet wszystkich nowotworów złośliwych, nie mówiąc już o tych niezłośliwych. Polisa o porządnej sumie ubezpieczenia powyżej 100 tysięcy złotych i z nieokrojonym pakietem nowotworów objętych umową musi kosztować, biorąc pod uwagę osobę w średnim wieku, co najmniej 80-120 zł miesięcznie. Niestety, tego typu polisy znacznie drożeją po 40. Mój patent na święty spokój? Warto mieć na boku, na przykład w banku, na koncie oszczędnościowym, fundusz z przeznaczeniem na koszty leczenia nieprzewidzianych, skomplikowanych chorób. Może nigdy nie będzie potrzebny i wydasz go w końcu na dobry samochód albo podróżowanie, ale warto go mieć, bo może uratować życie. Czy warto wziąć ubezpieczenie ze zwrotem składki? Jak działają ubezpieczenia? Na przykład 100 osób zrzuca się po 10 zł na odszkodowanie w wysokości 900 zł dla jednego, któremu przydarzy się coś złego. Dla każdej z tych 100 osób ubezpieczenie jest ceną świętego spokoju, ale tylko jednej opłaci się w sensie finansowym. Ostatnio pojawił się nowy rodzaj ubezpieczeń. Takich ze zwrotem składki. Płacisz swoje 10 zł, ale jeśli nic ci się nie stanie, to ich nie tracisz, tylko dostajesz z powrotem. Ubezpieczenia ze zwrotem składki tylko pozornie są korzystne. Ceną za niższy koszt jest niższa wypłata dla osoby, której przydarzy się coś złego. Na ile musisz się ubezpieczyć, żeby mieć pewność, że bliska ci osoba po twojej śmierci będzie dostawała od firmy ubezpieczeniowej po 2000 zł, nie nadgryzając przy tym otrzymanego odszkodowania? Ups! Powinieneś się ubezpieczyć na 1 200 000 zł.